Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj taka trochę zmienna pogoda, a ja w końcu mam wolny dzień. Mogę w końcu trochę odetchnąć, chociaż rano miałem dzisiaj motoryzacyjną godzinę wychowawczą w przedszkolu w Łodzi, na Olechowie. Bardzo ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że pod motoryzacyjną godzinę wychowawczą musiałem ułożyć zupełnie nowy plan. Ale te dzieci naprawdę mają potencjał. Późniejszą część dnia spędziłem z rodziną, ale dobra, naładowałem swoje baterie, wystarczy już o moim bio. Przejdźmy do właściwie odcinka. Tak, wstawiłem pewien czas temu zdjęcie na Facebooka, dokładnie w moje urodziny, czyli 23 czerwca, w Dzień Ojca, kiedy to postanowiłem wywieźć pewne auto, Lagunę drugiej generacji w odmianie Grand Tour na złom. No i wstawiłem zdjęcie na Facebooka i na Instagram i tam ze 200 komentarzy. Były komentarze w stylu: i bardzo dobrze, miejsce takich aut jest tylko i wyłącznie tam. Były też komentarze w stylu: Waldek chyba odlajkuje twój profil, jak mogłeś to auto oddać na złom? Ale były chyba w największej mierze komentarze, za co Wam serdecznie dziękuję. Skoro Waldek coś takiego zrobił, na pewno to nie była przypadkowa i pochopna decyzja. I to mi się bardzo podoba. Owszem, bywam w życiu spontaniczny, ale ważniejsze kwestie staram się podejmować w sposób racjonalny, przemyślany, na tyle, na ile oczywiście się da. I tak było dokładnie też w tej sytuacji. To była Laguna z 2002 roku, odmiana Authentic, ale z ksenonem, z paroma innymi bajerami, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Ona musiała skończyć na złomie, pójść na tak zwane żyletki. O cóż chodzi? To auto kupiłem pewien czas temu na jednej z licytacji komorniczych, windykacyjnych, już nie pamiętam, co to tam do końca było, za naprawdę bardzo niewielkie pieniądze. Ten samochód stał przez chyba 6 czy 7 lat w ogóle nieużytkowany, więc tam, jeżeli się zajrzało pod maskę, mimo że ten silnik 1.6 nie był awaryjny, o, 50, teren zabudowany, zwolnimy sobie trochę, ten silnik nie był jakiś tam awaryjny, ale z racji tego, że olej tam był przez ileś lat stary, wiecie, jak to się mogło skończyć, w ogóle to auto nie było serwisowane. A po drugie, historia tego samochodu też była niezwykle skomplikowana, w głównej mierze pod kątem wypadkowości, bo to auto przeszło bardzo, ale to bardzo dużo, i pod kątem tego, że tam chyba wioseł tylko nie było na pokładzie, bo prawdopodobnie też to auto było po powodzi. Ale ono mi było potrzebne do pewnego projektu, który notabene nie został zrealizowany. Chodziło o stworzenie symulatora dachowania. Oczywiście tapicerkę bym wtedy wymienił na tą z inicjalki w brązowym kolorze. No ale gdzieś tam ten temat odpłynął, zostawiłem to tak jak jest. Nie ma tematu, idziemy po prostu dalej. I dlatego ten samochód postanowiłem... Ale pani mocno zwolniła. I dlatego ten samochód postanowiłem zezłomować, ponieważ wiecie, jak to w Polsce jest. Mógłbym wystawić to auto z napisem sprzedam na części. I sporo osób pisało: Waldek, ale mógłbyś mi, nie wiem, drzwi sprzedać, ćwiartkę czy coś. Ale ja nie mam gdzie tego rozbierać, gdzie tego złomować. A po drugie, nie chciałem tego sprzedawać na części z jednego zasadniczego powodu. W Polsce się mówi, że sprzedajemy na części. Kupujący mówi, że kupuje to auto na części, po czym później je gdzieś tam lekko odpielęgnowywuje i sprzedaje je dalej. No tak to w życiu bywa. A ja mimo wszystko chciałbym spać spokojnie. Kładąc się wieczorem, chciałbym mieć tą myśl, że nikt tym autem więcej po drodze jeździć nie będzie, bo tam nawet nie wiadomo, czy poduszki w tym aucie były, bo to auto było naprawdę słabo zrobione, ale pod kątem symulatora by mi to w żadnym wypadku nie przeszkadzało, ponieważ by się całe tam gdzieś przelakierowało albo okleiło i by to wszystko w porządku wyglądało. Tym bardziej tam mi całe zawieszenie, silnik nie był do tego gdzieś potrzebny. Dlatego postanowiłem, że jedynym najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie oddanie tego auta na złomowisko. Tym bardziej, że lada dzień przychodził termin płatności kolejnej polisy. A jak wiemy, różowo, jeżeli chodzi o ubezpieczenia, nie jest, a mi to auto do szczęścia po prostu już nie było potrzebne. Tym bardziej, że no nie ma w Polsce na razie takiej opcji, żeby móc właśnie auta tego typu stale wyrejestrować, czy tam też czasowo. No są z tym dość spore problemy, więc może dzięki temu też powstanie materiał o tym, jak wyrejestrować samochód, w jaki sposób to robić, albo jak zezłomować, ile płacą za kilogram. No 30 groszy, to nie są jakieś duże stawki, 30-40. Wszystko zależy od
złomowiska. No z drugiej strony mógłbym na ten samochód jakąś płytę chodnikową rzucić, nie wiem, łopatą szyby powybijać, ale jak wiecie, to nie jest w moim stylu, tak? Więc postanowiłem zabrać tą lagunę na lawecie i najzwyczajniej w świecie ją zezłomować. Nie na każdym biznesie się zarabia, tutaj gdzieś tam parę groszy straciłem, ale przynajmniej dzięki temu mogę spać spokojnie, czego i większości takich cwaniaków handlarzy życzę, żeby mogli przede wszystkim spać spokojnie, sprzedając swoje samochody. Taki morał. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!